Cześć, cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie już trzeciego dnia naszych zdrapmasów. Mamy dzisiaj 3 grudzień, także oczywiście otworzymy sobie najpierw kalendarze, a później przejdziemy do naszych kalendarzy do drapania i do zdrapek, które znajdują się w kopercie numer 3. Także przechodzimy do kalendarza Elements. Zobaczymy, czy dzisiaj również będzie ta sama słodycz, że tak powiem. Trójeczkę mamy gdzie? Trójeczkę mamy tutaj. Także zobaczmy. No i dzisiaj to samo. To samo, także no troszeczkę nie jestem zadowolony z tego. Myślałem, że będą produkty pomieszane, a codziennie tutaj to samo, także no minus, bardzo duży minus. Wczoraj próbowałem, także to są klasyczne takie cukiereczki M&M's, czekoladowe, bardzo dobre, ale w sumie ta zawartość nie jest duża. Ile mamy tutaj tego? No tutaj nie napisali, no ale taka malutka torebeczka, także troszeczkę szkoda, że te produkty nie są pomieszane, tylko wiecie, wiemy z góry, co będzie kolejnego dnia, także no troszeczkę niefajnie. Tutaj przechodzimy do naszego kalendarza z luksusowymi markami kosmetyków. Trójeczkę mamy tutaj. Takie mniejsze pudełeczko. Zobaczmy, co tutaj się kryje. O. Także te pudełeczka można sobie zostawić na przyszły rok i zrobić swój własny kalendarz. Tutaj mamy taki kremik od Kiehl's'a, marka Kiehl's, i z tego co tutaj widzę, to jest taki energetyzujący krem dla mężczyzn do twarzy. Także taki malutki kremik, 15 ml, a z tej firmy nie miałem nic jeszcze nigdy, także będę testował. Już mam drugi produkt z tej firmy, no już nie będę wkładał. Także takie mamy tutaj rzeczy, fajnie. I teraz przechodzimy do naszych kalendarzy do drapania. Także mamy tutaj 3 kalendarze. Belgijski, polski, hiszpański. Zaczniemy od tego najmniejszego, hiszpańskiego. Tutaj oczywiście już przypominam, że szukamy symboli reniferków i takich symboli bonusowych. Także szukamy trójeczki i trójeczkę mamy tutaj u góry. I tutaj co? Tutaj mamy chyba prezent. A tak, mamy prezencik i zobaczcie, nawet nie zauważyłem, ale tego symbolu szukamy w bonusie. Znaczy jest to taki bonusowy symbol i mamy tutaj już piąteczkę, także mamy 5 euro, super. Także dzisiaj będziecie mieć co zapisywać, piąteczka. Oczywiście tutaj wygrane się sumują, także może być kilka kombinacji, możemy mieć jeszcze reniferka, kilka reniferków, czy też coś innego, także jeszcze wszystko jest możliwe w tym kalendarzu. Także mamy już tutaj prezencik za piątkę, super. Może będzie więcej tych prezencików. Także mamy tutaj już 5 euro. Zobaczmy teraz do naszej trójeczki. I w trójeczce mamy tym razem sople, także prezentu tutaj niestety nie widać. Za 5000 zł. Także kalendarz polski w dalszym ciągu puściutki. Teraz kalendarz belgijski. Tutaj oczywiście również mamy legendę. Szukamy symboli. I teraz mamy trójeczkę. Także zobaczmy. I teraz mamy sanki. Sanki tutaj mamy za 50 euro. Także jeszcze tylko 3 takie symbole. I mamy 50 euro. Także tak się przedstawiają kalendarze, a teraz zobaczmy, co kryje się tutaj w trójeczce. Także słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie jakaś fajna wygrana, bo wczoraj i przedwczoraj no to nie było tak fajnie. Nie będę mówił, jak było, bo może ktoś jeszcze nie widział, także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę do obejrzenia. Tutaj mamy takie zdrapki, mamy 3x3, zdrapki polskie, belgijskie, mamy tak
20 razy Demonay, Winter Magic, Win for Life. Także mamy tutaj zdrabki za 5 euro, a po stronie polskiej mamy ekstra pensje, deszcz pieniędzy i czas na kasę. Także tutaj mamy 8 zł, a tutaj 5 euro. Także trzymajcie mocno kciuki. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny przełom. I może zróbmy sobie te belgijskie, szybko się je drapie. Także tutaj zdrabka Win for Life. Tutaj mamy nasz symbol i mamy taką, powiedzmy, fajerwerkę. Szukamy takiej fajerwerki. Mamy magnetofon, czapeczkę i bęben. Także niestety ta zdrabka przegrana. Także no niestety w dalszym ciągu puściutko. Tutaj teraz mamy zdrabkę świąteczną za 2 euro z numerem 29. Szukamy trzech takich samych symboli. Na początek mamy tak sanki. Sanki po raz drugi. No i niestety gwiazdki. Sanki były za 20 euro, także no taką wygraną bym nie pogardził. Gra numer 2. Mamy tutaj narciarza. Narciarz po raz drugi. Narciarz jest za 100 euro, także no zobaczmy, czy będzie stuwa. No niestety nam dali tutaj łyżwę, także trójeczka. Zobaczmy pod trójeczką. Mamy choinkę. Choinka po raz drugi, także jest szansa na zwrocik. I mamy zwrocik, także super. Mamy tutaj wygraną. Także mamy kolejną wygraną w euro, także no jest co zapisywać. Jeśli chodzi o konkurs, super, bardzo się cieszę, że coś tutaj nam się zwraca. Zobaczmy teraz ostatnią zdrabkę belgijską, 20 razy Demonay, także tutaj oczywiście dwie gry. Szukana liczba ósemka, szukamy ósemki, mamy tak dziesiątkę, piątkę i siódemkę, także tutaj puściutko. Gra numer 2, szukamy trójeczki, mamy czwórkę, dziewiątkę i jedynkę, także no niestety zdrabka przegrana. Takie były tutaj kwoty. Także no jest jakiś malutki postęp, no ale to jeszcze nie to, co byśmy chcieli. Teraz drapiemy zdrabki polskie. Także zdrabki polskie do boju. Tutaj mamy czas na kasę z numerem 73. Oczywiście trzy takie same kwoty. Na początek mamy piątkę. 100 zł, 20, 10, 5000 i 5000, także tutaj puściutko. Kolejna zdrabka, deszcz pieniędzy. Tutaj szukamy deszczu pieniędzy, szukamy tak plików i parasolki. Zdrabka z numerem 41, na początek mamy palmę, następnie mamy chmury, tutaj mamy plecak, cytrynkę, melon, balony, awokado, toffi, prezent i róża. Także no sami widzicie, kolejna zdrabka przegrana niestety. Że mam nadzieję, że ostatnia zdrabka tutaj przyniesie chociażby zwrot. Mamy tutaj ekstra pensję z numerem 33. Tutaj mamy nasze wygrywające liczby. Mamy tutaj dwójeczkę, 24, 13 i 3. Także szukamy. O, mamy pierwszy napis, ekstra pensja. Także brakuje nam jeszcze tylko jednego do głównej wygranej. Tutaj mamy 32, 9, 17 i 1 w kolejnym rządku. Mamy tutaj czwórkę tuż obok. 12 kolejny obok. 6. 25 i 29. Także tutaj niestety puściutko. Literki kontrolne różne. No także no niestety szału nie ma dzisiaj. Aczkolwiek jakieś wygrane tutaj mamy, także fajnie.
Także jeżeli chodzi o podsumowanie, to tutaj niestety strona polska, brak wygranej, minus 8 zł, a w zdrawkach belgijskich trafiło nam się 2 euro z 5, także mamy prawie połowę. I tutaj do dzisiejszego wyniku możemy dopisać 5 euro w naszym kalendarzu, także dzisiaj możecie zapisać, dzień trzeci, że w zdrawkach belgijskich mamy 7 euro. Jeżeli chodzi właśnie o konkursik, także dla przypomnienia powiem, że w ostatnim odcinku będzie trzeba napisać pod filmikiem, ile udało mi się wygrać w zdrawkach polskich i w zdrawkach tutaj zagranicznych. Także trzeba napisać kwotę w euro i w złotówkach. Także dzisiaj mamy 7 euro. Jeżeli ktoś jeszcze chce zobaczyć, jakie są nagrody do wygrania, to zapraszam do odcinka z zapowiedzią zdrap masów. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się i słyszymy już jutro w czwartym odcinku naszych zdrap masów. Mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej, że ten progres będzie wzrastał z każdym dniem. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!